8 września w wieku 96 lat zmarła Elżbieta II, królowa Wielkiej Brytanii. Monarchini była miłośniczką sportu, głównie wyścigów konnych, ale nie obca była jej także piłka nożna. Przez wiele lat jednak klubowe sympatie Elżbiety II utrzymywane były w tajemnicy. Do tego stopnia, że dzisiaj podawane są dwie wersje. Według pierwszej z nich ulubionym klubem królowej był West Ham United. Miało się to wiązać z sympatią do Rona Greenwooda, wieloletniego szkoleniowca młotów. W 1981 roku przyznała mu nawet Order Imperium Brytyjskiego. Po latach sympatię Elżbiety II do West Hamu miał także potwierdzić jeden z pracowników pałacu Buckingham, który usłyszał to od samej królowej, gdy wspomniał, że on jest kibicem Millwall. Według drugiej wersji królowa kibicowała Arsenalowi. Cesc Fabregas stwierdził, że wyznała to kanonierom podczas audiencji mistrzów Anglii w 2007 roku.